Hej. No, hej. Kim To jesteś? Dlaczego napisałeś, że miło się pomylić? wiesz, to z wami miło się pomylić, bo można kogoś poznać, a nie miałam czasu odpisać, wiesz, bo właśnie ćwiczę i właśnie wziąłam telefon do ręki. Skąd ty jesteś? Z Wodzisława Śląskiego, mieszkam w Krakowie, wróciłam na wakacje właśnie do siebie. To raczej nie jest przypadek, że się do mnie odzywasz i pomylenie numeru. Skąd mnie znasz? Skąd masz mój numer? Myślałam, że piszę do swojego kolegi, ale ma ostatnią liczbę złą, więc zaraz zobaczę, bo właśnie przed chwilą mi napisał, czemu się nie odzywam, więc to on. No, ale skąd masz mój numer? Bo ja też jestem z Wodzisławia, więc... Na pewno to... Żartujesz? No, na pewno to nie jest przypadek, więc... Jaki ten? Nie, ja mieszkam od 2 lat w Krakowie, więc wiesz, jestem tu od tygodnia, więc w sumie nie zdążyłam się jeszcze z nikim spotkać ze starych znajomych. Dopiero co się wybieramy, więc to przypadek, spoko. A my jesteśmy starymi znajomymi? My? Chyba to No. niemożliwe. Słucham? Chyba to niemożliwe. No, z jednej strony nie, bo nawet cię po głosie nie kojarzę, ale z drugiej no nie wierzę w takie przypadki, że nie wiem, ktoś w Polsce myli numer, a okazuje się, że na 40 milionów ludzi i 1500 No dobra, no miejscowości. to nie jestem dokładnie z Wodzisławia Śląskiego. Zawsze to podaję, bo jestem skądś obok, tak? A zawsze, wiesz, to jest taki strach czy coś, że nie podaję się tego, wiesz. No ale zawsze tak robię, bo cię nie znam. Ale to jest, wiesz, 8 kilometrów od Wodzisławia, więc spokojnie. To i tak nie jest przypadek moim zdaniem. Słuchaj, Coś... jak byłam w Krakowie i też się pomyliłam, to okazało się, że koleś był z Krakowa, więc nie wiem, może to faktycznie jest jakiś los? Ja ogólnie no, nie jestem zainteresowany za bardzo poznawaniem i nie mogę być, bo mam kogoś, więc odpada poznawanie się. No spokojnie, kurde. No, Czy ja... aczkolwiek, no, No mów. aczkolwiek cały czas mi to śmierdzi trochę i jest trochę podejrzane, że nie bez przyczyny jednak chyba do mnie napisałaś. Nie będziesz miał okazji tego sprawdzić nawet, więc lepiej sobie nie zaprzątaj tym głowy, tak? No, nie chcę tego sprawdzać, bo nie mam takiej potrzeby, ale jednak gdzieś mi to głowę zaprząta, bo to nie jest raczej przypadek i chciałbym wiedzieć, o co chodzi. Tak, ale żeby bym musiała, nie wiem, przynajmniej znać twoje imię. Masz na imię Damian? Nie, nie mam na imię Damian. A What? jak ty masz na imię? Ja nie wiem, jak ty masz na imię, no to co? Nie ma tak łatwo. Ale to ty do mnie piszesz. No, a ty do mnie zadzwoniłeś. Bo dostałem SMS-a najpierw z pytaniem, czy się jutro widzimy, a potem, że miło się pomylić. Więc po prostu mnie to troszkę zaciekawiło, o co tu chodzi. Dlatego dzwoniłem. Oddzwoniłeś. Nie, to jest niemożliwe, bo oddzwonić można w przypadku tylko, jak ktoś do ciebie zadzwoni, wiesz? Albo oddzwonić zamiast odpisywać na SMS-a. No już lepiej, lepiej, lepiej. No dokładnie. Ja zamiast pisać, zadzwoniłem. Bo cały czas naprawdę coś mi tu jest ukartowane moim zdaniem. Ale ty chyba w jakieś bajki wierzysz. No proszę ty, ale Dokładnie. kto by miał to kartować? Kto? Masz jakichś, nie wiem, znajomych? Którzy by podali jakiejś dziewczynie po to, żeby napisała, jak wiedzą, że mam kogo? Jak ty masz kogoś? Jaki by to miało sens? Znajomi, może niekoniecznie, ale może moja dziewczyna na przykład. To sprawdza ciebie? Ja nie znam twojej dziewczyny, przyrzekam na Boga, bo w niego wierzysz. Więc masz pewność. Nie znam twojej dziewczyny? No właśnie, to tak trochę wygląda, jak na przykład ktoś mógłby chcieć sprawdzić, jak zareaguje, gdy jakiś obcy numer do mnie napisze
I może potem napiszę, że miło się pomylić, jak ja zareaguję. No, No, w sumie coś w tym jest. a ja jestem po prostu ciekawy, czy ktoś próbuje coś właśnie takiego zrobić, nie sprawdzić, czy nie. Słuchaj, na pewno twoja dziewczyna ci ufa, bo ja cię nie sprawdzam. Bo ty mnie nie zdradzasz? Bo ja cię nie sprawdzam, ona cię nie sprawdza, nie sprawdza cię przeze mnie. No kurde, kumasz coś? Źle zrozumiałem, zrozumiałem, bo ja cię nie zdradzam. Po prostu nie wiedziałem, o co chodzi. Źle zrozumiałem słowo z tego. Tak, zdradzam cię z zamianem. No, żeby nie było. Nie, w porządku. Po prostu widzisz, jak to wygląda trochę, tak? Piszesz do mnie, mylisz numer, po czym okazuje się, że mieszkamy praktycznie w tej samej miejscowości i piszesz, że miło się pomylić. Bo ja tak zawsze piszę, wiesz co, ostatnio napisał do mnie koleś, dzwonił do mnie cały czas, nie odbierałam, bo nie znam, ale w końcu napisał do mnie SMS-a, hej Weronika, tu wujek, nie? I normalnie dzwoni do mnie, a ja mówię, nie jestem żadna Weronika, nie mam żadnego wujka, nie wiadomo gdzie, ale potem on ten, ja tak mówię, no fajny masz głos jak na wujka, nie? A że trochę sobie popisali i tam nara i tyle, nie? Więc spoko, nie jestem aż tak zamknięta, wiesz co, już zawsze lubię z czegoś się pośmiać, no jak się pomyliłam, to już się pomyliłam, to będę z tego robić aferę. Nie, ja wtedy żadnej z tego nie robię, ja po prostu staram się wykluczyć jakąś intrygę, o, tak mogę powiedzieć. Spokojnie możesz ją wykluczyć. Dla mnie twoja dziewczyna może być jednocześnie blondynką, brunetką, być rudą, wysoką, niską, szczupłą, grubą, co jeszcze było, nie znam jej, nie widziałam jej, nie wiem skąd jest, może też jest z Wodzisława, może też jest gdzieś obok, a może mieszka w chuj w pizdu. Próbuję w to uwierzyć. Albo zacznę wierzyć w takie przypadki. No to jej zapytaj, jej, no. Zastanowię się. Tylko uwierz mi, że się biedna zdziwi. Dlaczego? No. Czym się zdziwi? Czym się zdziwi? No jak do niej powiesz, ale mnie fajnie dzisiaj sprawdziłaś, a ona powie ci, co? No i dlatego właśnie tego nie zrobię najprawdopodobniej, bo nie chcę jej denerwować, bo wierzę, że mi ufa i żeby mnie nie sprawdzała, a mi nie pozostanie nic innego, jak tą całą sytuację teraz uznać, no naprawdę, za przypadek i tyle. No nie przejmuj się, człowieku. No. Tak też zrobię. Natomiast jej pytał nie będę, bo to tak jak ja bym jej nie ufał, a ufam jej. I ufam też w to, żeby mnie nie sprawdzała. Mogłaby się źle poczuć po prostu. Wiesz co? Podejrzewał. Wszyscy bym się nie spodziewała, że pomylą jednocześnie, nie wiem jak mam to powiedzieć, że okej, pomyliłam czyjś numer, a teraz mi ty, nieznany dla mnie człowiek, opowiada o swojej dziewczynie, jak to jej ufa i w ogóle. No nie spodziewałam się takiej konwersacji. Znaczy nie, no nie opowiadam ci o mojej dziewczynie. Myślę, że każdy w normalnym związku ufa drugiej osobie, więc no, w momencie, gdy ty mówisz, że mogę jej o to spytać, ja odpowiadam, że raczej tego nie zrobię, bo jej ufam, jak w każdym normalnym związku. Powiedziałam, żebyś jej powiedział, bo mi wiesz, bo no co masz zrobić, jak już mówisz, że nie wierzysz na początku? W to, że to przypadek. Natomiast nie zakładam od razu, że akurat ona sprawdza. No i śmieszne to jest to, że ja tą rozmowę nagrywam, bo mam taką aplikację, która nagrywa wszystkie rozmowy. No, a w jakim celu chciałabyś to wykorzystać? Nie mam żadnych, tylko po prostu, że te rozmowy są, wiesz, dosyć normalne. Ta przypomina taki chaos. Nie wykorzystuję tego w żaden sposób. Po prostu jest dla mnie ochrona, jakby coś mi się stało i ktoś po prostu, wiesz. Warto takie coś mieć. Porządku. Kiedy dzwonię do znajomych, przeważnie zaczynam to wyłączać, ale nie zawsze o tym pamiętam. No i tak teraz patrzę, że mi to miga i że nie wyłączyłam. Stać. O Boże, no dobra, to ja uznaję, że to był przypadek. W takim razie, że się pomyliłaś.
No, pomyliłam się, ale skoro już jesteś z tego Wodzisława Śląskiego, no to spokojnie. Ja jestem pozytywnie nastawiona, otwarta, ale nie na romans przez telefon. Nie musisz się takich rzeczy bać, człowiek. Proszę cię. A na co? Na razie nie wiem na co, bo jesteś dziwny. To uznajmy, że to była pomyłka, tak jak powiedziałaś. Ja zostaję fair wobec swojej dziewczyny i po prostu uznajemy to za pomyłkę, żegnamy się i tyle. Tak będzie chyba najlepiej. Zgadza się? Może być. No. Tak jakby tego, powiedzmy, tej sytuacji nie było. Tak jakby to był krótki telefon. Przepraszam, pomyłka. Okej, nic się nie stało. Na takiej zasadzie. Długo gadałam jak na tą pomyłkę. Tak. Ja też chciałem się czegoś dowiedzieć i coś wyciągnąć, powiedzmy, no ale cały czas uparty twierdzisz, że to przypadek, więc tak jak mówię, nie pozostaje nic innego, jak w to uwierzyć chyba. Tak mi się wydaje. Natomiast, tak jak Ci już mówiłem, ja swojej dziewczynie ufam, więc nawet jej o to nie będę pytał, bo... No nie musisz, nie musisz, nie wiem co mam zrobić. Co masz zrobić? Przyznać, że to nie był przypadek i o co chodzi, kto mnie skręca i tak dalej. Jezus. Dobra, Pomożesz. pomodlę się za ciebie, kimkolwiek jesteś. Dziękuję. Możesz mi przyznać. Okej, dobra, to ja kończę, bo mam też swoje plany na wieczór i no, a to uznajemy za przypadek, niech ci będzie. Tak, przypadek losu. Może to było takie, wiesz, losowanie, lotto, kumulacja, tylko nie sześciu, tylko dziewięciu liczb. Dlaczego 9? Na ile liczb ma numer telefonu? A, ten sposób tutaj. Wybacz, niedawno wstałem po pracy, więc tak, rację, nie skojarzyłem. O Boże. No i tak to jest, już człowiek wstaje, a potem nagle taka sytuacja, której by się w życiu nie spodziewał. Co ty będziesz w nocy robić? W nocy się śpi. No to też będę spał. Aha, jesteś Dobra. jak kot. Taki mały, pikuśny, malutki, słodziutki koteczek, który śpi 3/4 swojego życia. A, całkiem słodkie. Dobra, ja uciekam. Nie powiesz mi, czy mnie wkręcasz, czy nie. Prawda? Czekaj, niech się zastanowię. Poczekaj. Jeszcze chwila. Nie. Nie powiesz, czy mnie wkręcasz, czy nie? Czyli możliwe, że jest widzisz taka opcja, bo tak byś powiedziała, nie, nie wkręcam się. Tak, ale skoro i tak mi nie wierzysz, to jaki ja mam z tego fan powtarzać ciągle to samo? A bo czekaj, wkręcam cię. To po prostu to jest taka, wiesz, to była taka wizja, że stanęła przede mną, zobaczyłam te wszystkie liczby, myślę, pierdolę, muszę zadzwonić, bo nie wiem, no, to jest tam coś, czekaj, muszę coś wymyśleć, nie umiem, kurde, jednocześnie gadać i myśleć, więc widzisz, jak cię wkręcam? To była wizja szalona, tyle tych liczb, też kumulacja lotto i pyk. Dobra, i tak mi nie powiesz. Dla mnie to jest podejrzane, ale... No ale okej. Ty mi i tak nie powiesz, więc mi nie pozostaje uznać nic innego, tak jak już powtarzałem enty razy, że to jest przypadek, w który i tak ja nie wierzę. No ale dobra. A jeśli ktoś mi Błogosławieni sprawdza... ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A jeśli ktoś mnie sprawdza, to... Bo też muszę brać taką opcję pod uwagę, Nikt cię nie bo on... sprawdza, człowieku, napisz sobie to na czole, żebyś zapamiętał. Chcę tylko powiedzieć, że to nie jestem zainteresowany nowymi znajomościami, bo kogoś mam. O, to tak dla tej osoby, która by mnie sprawdzała. O. To takie coś śmiało mogę powiedzieć. Spoko, rozumiem ciebie. To jest Słucham? bardzo spoko, rozumiem ciebie, powiedziałam. To jest bardzo ładne, kiedy się jest wiernym w związku. Naprawdę bardzo, 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 bardzo dobrze.
Też mi się tak wydaje. Cenię sobie to w obu kierunkach. No. Dobra, kończę. Uznajemy to za przypadek. Dobrze. I tak się nie dowiem. Jaka już naprawdę prawda. Szalone, kiedy jaka jest naprawdę prawda. To stwierdzenie powinno iść do jakiejś książki. Wiem, ciekawe i niestylistyczne dosyć. Nie spisujesz to tymczasem tych swoich myśli do jakiegoś zeszytu? Może kiedyś je sprzedasz za grube miliony? Jakie naprawdę są fakty, o może lepsze stwierdzenie, nieważne. No ale fakty to jest prawda, po co to mówić? To nie wiem, autentyczny fakt? Nie filozofuj, uciekam. Dobra, trzymaj się i miłego wieczoru ci życzę, gaduło. Ja, tak, na pewno. No, ty. A ja wracam do swoich zajęć. No. Ja też do swoich. Na razie. Papa. Papa. Pa.